te powstania właśnie i ta walka o ideę i to czasem nie poparte ani właśnie rozumem, ani chociażby nie liczebnością, ani sensem biternym, tylko i wyłącznie honorem i sercem. Niekoniecznie. Ja myślę, że to było dużo prostsze. Tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie i mówią, że byśmy tak wkurwieni na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że byśmy i tak poszli, nawet żeby zginąć, żeby mieć choćby 5 minut tego, żeby człowiek był kurwa wolny. I myślę, że to samo było w Powstaniu Styczniowym. Jak miała być następna branka, mieli jechać na Sybir, to mówią, pierdolę to, pójdę do lasu, chuj tam, no, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na chwilę normalności. Okej. O to warto się bić.